Idzie to, siemanko. Dzisiaj moja recenzja, moja opinia taka. Po 2 miesiącach około użytkowania amatorskiego Wahoo Element Bolt. Zapraszam. Na początek sobie go tu fajnie włączymy. Co można o nim powiedzieć, że wygląda bardzo super. Plastiki wszystkie tutaj zastosowane, bardzo solidne, jest to fajnie spasowane. Prostota obsługi tego urządzenia jest łatwiutko i to bardzo łatwiutko. Mamy tutaj 6 guzików różnorakich. Jest to bardzo dobre, jak się jeździ w trudniejszych warunkach, jak jest na przykład deszcz, kiedy to ekrany dotykowe, na przykład w innych licznikach, ciężko się je obsługuje, a tutaj bardzo fajne guziki, wszystko to fajnie działo. Samo urządzenie działo bardzo szybko. Przełączanie między poszczególnymi stronami, które idzie sobie samemu zresztą ustawić, szybko to działo. Samo łączenie z GPS-em ogólnie jest bardzo, bardzo szybkie. To jest kwestia czasami sekundy, dwóch. Na ostatnim mojej Eurorajzie, jak już tutaj wpadały na liczniku wartości pod 300, pod 500 km, czyli całe te rysowanie trasy, nic się nie zacinało, działało to płynnie, także tutaj plus. Jeśli chodzi o ustawienia tego licznika, takie zaawansowane, potrzebujemy już do tego smartfon z aplikacją Wahoo Element, bo w liczniku tylko możemy robić jakieś podstawowe działania typu właśnie przełączanie stron, ładowanie zsynchronizowanych tras, przeglądanie historii. Tutaj jeszcze w tych podstawowych ustawieniach to jedynie ustawiamy sobie diody, co mają wskazywać, podświetlenie, jakieś tam zaplanowane treningi, no i możemy dodawać jedynie sensory, tam czujniki, nie? A tak to wszystko z poziomu telefonu idzie. I żeby to tu wszystko fajnie działało, to w telefonie musimy sobie właśnie ta aplikacja zainstalować, odpolić Bluetooth, odpolić transmisja danych czy tam Wi-Fi i włączyć lokalizacja GPS. Następnie włączymy aplikację Wahoo i powinno nam tu za chwilę połączyć. Idzie to. No i już się połączyło z telefonem. Jak już się nam połączy, to właśnie z poziomu telefonu możemy sobie ustawiać już wszystkie zaawansowane funkcje tego licznika, całe te menu. Tak jak powiedziałem, tutaj możemy sterować tymi podstawowymi rzeczami z poziomu licznika, ale już z telefonu na przykład można ustawić sobie czas podświetlania. No i później tutaj wszystkie strony, jak nam się to podoba. Od razu godum, że ta recenzja robię właśnie ja jako amator, człowiek, który nie trenuje z czujnikami żadnymi, więc takich czujników tutaj nie mam. Jeśli chodzi o właśnie te pomiary mocy, czujniki tętna, czujniki kadencji, jakieś tam trenażery, zaawansowane funkcje, strawy premium i inne aplikacje premium, ja się w to nie bawię. Ja mam jedynie tutaj czujnik prędkości. Miałem czujnik kadencji na chwilę, żeby sprawdzić, czy to działało i faktycznie, jak się tutaj wejdzie w opcje i dodaje sensory, to bardzo szybko to łapie, ale tak wszystkie te właśnie ANT, Bluetooth i tak dalej, wszystko to tutaj jest, wszystko to działo, te dodatki, te wszystkie czujniki, pomiary innych producentów rzekomo też chwyto bez problemu takie informacje od osób, które tego używają, więc to jest taka moja podstawa do takiego stwierdzenia. No i moje menu wygląda w taki sposób, że pierwsza strona to mam dystanse, godziny, średnie prędkości, czas jazdy, przerwy, czas całkowity, poziom naładowania baterii, prędkość. Druga strona to mam akurat wykres przewyższeń. Możemy sobie tutaj na przykład załadować jakąś trasa typu 1000 km. Dołek też trasy takie testowe 2000 km czy 1000 km i powiem wam, ładuje to bez problemu, bo na przykład urządzenie typu Garmin 64 to jest takie, które miałem na MRDP, tylko ta poprzednia wersja,
No to w tych plikach tam trzeba było po prostu cała trasa ponad 3000 km dzielić na kilkanaście osobnych części, takich po nie wiem 300 km. Tutaj Wahoo bez problemu ładuje cała trasa, co jest dużym atutem. Czasami to zajmuje 40 sekund, a czasami zajmuje to 4 minuty. Załadujemy sobie tutaj trasa 1000 km. Testowo ładowało to w 15 sekund, 20. Mam tutaj ustawione na przykład procent nachylenia aktualne, wysokość nad poziomem morza. No teraz akurat to nie szczytało. Przewyższenia, jakie pokonaliśmy, przewyższenia, jakie się zjechało w dół. No i cały wykres tych przewyższeń, który idzie sobie troszkę powiększać. O tym trochę później. W kolejnej stronie mam temperatury, bo tutaj jest temperatura aktualna, średnio, maksymalną i minimalną, więc sobie to tak zrobiłem jak w jednym okienku. No i tutaj już mamy całą mapę. Domyślnie w tym urządzeniu wgrano jest cała mapa Europy. Jechałem Euroraisa z tym i bezproblemowo. Szwajcaria, Austria, Niemcy, Czechy. Nie wiem, jak to tam wygląda w Ameryce, czy w Papui Nowej Gwinei, czy tam gdzieś w Kongo, ale tutaj po Europie jest to bardzo w porządku. Fajne mapy są, główne szlaki, wszystkie drogi są wyznaczone. Jak jademy kajś w terenie, na przykład tutaj po Beskidzie, jak kręca, to te główne szlaki też są zaznaczone. No wiadomo, te mniej już uczęszczane, to niestety ich nie ma, ale wszystkie główne są, nie? I tu na przykład jak sobie już wejdziemy w ta mapa, tu już jak sobie ustawił zajść kilometry do na przykład kolejnego skrzyżowania i kilometry do końca trasy, nie? Czyli taka fajna ciekawostka. No teraz na przykład w grołach tutaj trasa licząca 3023 km. Jak sobie tu wejdziemy na przykład też w tą stronę danych przewyższeń, to wszystko to mniej więcej pokazuje właśnie na przestrzeni tych 3000 km. No tutaj jak już powiększymy, to niestety ten wykres jest kolejno, jakby skala jest już taką bardzo dokładną, nie ma nic pomiędzy, ale o tym później. I właśnie teraz kwestia co do tych wszystkich tras i aktywności. Tak jak wcześniej chyba powiedziałem, urządzenie łączymy z telefonem poprzez Wi-Fi, Bluetooth i tam nawigacja, odbiornik GPS-a. I właśnie mając przejechaną już jakoś trasa, kończymy trasa, dowomy koniec, zapisuje nam to i od razu jakby ładuje na nasze zdefiniowane konta, czyli na przykład Strava, może być to Ride with GPS, są też inne jakieś tam stronki. Jest to robione w sposób automatyczny, jak mamy włączono właśnie ta transmisja danych i tak dalej. A na przykład jak mamy jeszcze podłączony tutaj router Wi-Fi, taki domowy, to też to automatycznie wtedy działa. Jak sobie wejdziemy w zasięg tego routera, to też automatycznie nam to tutaj wszystko synchronizuje. Jak mamy włączony na przykład laptop, zrobimy jakoś trasa, dajmy na to w Strava, w Ride with GPS, no i potem tutaj damy w trasy, możemy to od razu jakby synchronizować i mamy wszystko odświeżone. To jest duży plus. No i właśnie jak już załadujemy sobie konkretno trasa, którą sobie wcześniej stworzyliśmy i wybieramy się w trening, w jakoś rajza większo, to nawigacja z tym urządzeniem i pośladzie, zaznaczam pośladzie, to jest po prostu niesamowito bajunia. Mimo że ten wyświetlacz jest dwukolorowy, wszystko jest tutaj czytelne. Jak jademy właśnie pośladzie, zero problemów, zero zawieszeń, GPS działa bardzo dobrze. Nawigacja jest w języku polskim, to znaczy komunikaty tekstowe, natomiast całe menu urządzenia jest po angielsku, ale to jest tak proste, że nawet do mnie to nie stanowi żadnego jakby minusu. Pojawiają się komunikaty przed skrzyżowaniem na przykład, tak jak ja tu wcześniej miał ustawiony czas do jakiegoś skrzyżowania, tak i osobno pojawiają się komunikaty skręć w lewo, skręć w prawo za tam jakiś dystans. Tutaj mamy diody,
i to też umia tutaj fajnie pokazać. Jak chcemy skręcić w lewo, to te diody się skręcają w lewo, chcę jechać w prawo, to one w prawo schodzą, jademy prosto na skrzyżowaniu, to one się do środka schodzą. Jak zjademy z trasy, to diody się zapalają na czerwono i są komunikaty głosowe. Oczywiście idzie to wyłączyć, bo są takie trochę irytujące. Także ta moja cała ostatnio Eurorajza do Szwajcarii jechałech na nawigacji tego wachu i nikaj, żech się w zasadzie nie stracił. No i z ciekawostek takich, jak na telefon nam przyjdzie jakiś SMS, ktoś zadzwoni właśnie, no mamy połączone ten licznik z telefonem, to właśnie pojawi się komunikat o SMS-ie i nawet jego treść idzie odczytać. Ładowanie urządzenia trwa około 1,5 godziny w moim przypadku. Tak testowo, nawet z powerbanka podczas jazdy też to działo. Mamy tutaj port micro USB właśnie pod tą gumą. No i właśnie jak ja tak jechał, to przez godzinę mi naładowało z powerbanka 60% jakoś, no czyli 100% to jest jakieś 1,5-2 godziny. Jeśli mamy konto na Strawie i to konto jest premium, to możemy na liczniku ustawić sobie właśnie takie wskaźniki, takie opcje, kiedy zaczyna się dany segment, ile on tam czasu trwa, ile ma kilometrów, ile je do końca i takie głupoty. No może być to nawet fajna funkcja, przydatna do niektórych. Ja niestety nie mam konta premium, więc więcej się na ten temat nie wypowiem, ale jest tutaj też coś takiego jak aktualna pozycja na żywo. Musimy mieć też w telefonie włączoną transmisję danych, ten GPS, Bluetooth. Wtedy generuje nam tutaj na telefonie dany link i możemy po prostu wysłać go znajomym i oni widzą, kajmy dokładnie są, nie? Czyli też takie, mogę powiedzieć, na plus. No to teraz jeszcze jakieś pluso, minusy. Wcześniej go dołek, że wyświetlacz jest dwukolorowy, jest taki biało-granatowy. Do jednych to może być plus, do innych to może być minus, bo tutaj wszystko jest czytelne. No i też trochę mniej tej baterii zawsze schodzi, nie? Na takim dwukolorowym wyświetlaczu. Urządzenie działo jakieś 15-16 godzin. Cały czas po prostu mamy włączoną nawigację, cały czas nam rysuje ślad, na przykład na Strava. No i mamy te 15-16 godzin. Czy to jest dobry wynik, czy zły? Nie mam porównania do innych urządzeń. No i jeszcze taki plus o minus, jako że to jest nawigacja. Działa po prostu na zasadzie GPS-a, czyli może mieć jakieś zwisy. I tutaj jest taka sytuacja, że obojętnie czy auto pauza, czy auto start, czasami to jest kwestia pół sekundy, sekundy i już od razu wychwytuje, czy my się zatrzymali, czy my ruszyli, a czasami to trwa 5 sekund. No, także do tej pory to były głównie wszystkie takie plusy tego urządzenia, jakieś tam delikatne zawirowania też się wkradły. Ale żeby nie było za słodko, to te urządzenie także posiada minusy i to nawet trochę irytujące. I może zaczniemy od takiej najprostszej rzeczy. Wszystkie smartfony w zasadzie, nawet te najtańsze za 200 zł z Biedronki, mają możliwość dostosowywania jasności podświetlenia. Moto ten Garmin 64S. A niestety mimo tego to wachu, możemy tu jedynie ustawiać czas podświetlenia, natomiast czasami mam wrażenie, jak jeżdża w nocy z tym urządzeniem, że ten ekran za mocno świeci. W dzień jest bardzo czytelny, natomiast w nocy no, czasami może troszkę w oczy razić. Myślę, że jakby świecił 3-4 razy słabiej, to nadal byłby bardzo czytelny, a no, akumulator po prostu nie brałby niepotrzebnej energii. Nie? To taki niuans, no ale mogliby to poprawić. Podczas ładowania, czy to z powerbanka, czy to z gniazdka, tutaj na wskaźniku temperatury, właśnie temperatura w kilka minut, nie wiem, 2-3, max 5, rośnie o jakieś 15-20 stopni Celsjusza.
Jako, że urządzenie działa w oparciu o GPS-a, no to naturalne jest, że czasami ma jakieś zwisy albo pokazuje złe wartości. Polecam stosowanie czujnika prędkości, który mocujemy sobie na piaście. To jest taki, zaczepia się to taki gumowy czujnik. On stabilizuje nam te wartości, te wskazania. Głównie tutaj chodzi o prędkość i o nachylenia aktualne na podjeździe na przykład, bo jest to minus. Przykład może być taki, że na przykład bez tego czujnika jechałeś w jakimś lesie, miałeś wahu na kierownicy i miałeś zwykły licznik. Na liczniku zwykłym jest 25 na godzinę, a wahu na przykład pokazuje, nie wiem, 28, 30, 22 i to tak skoko z sekundy na sekundę. Jest to trochę irytujące, no z tym czujnikiem prędkości już to jest takie ustabilizowane. Tak samo kwestia aktualnego nachylenia. Przykład przełęcz przegibek, czyli taki bardzo łatwy podjazd w Bielsku Białej do Międzybrodzia. Mamy sytuację bez czujnika prędkości, że na tym przegibku wartości nachylenia terenu mi wskakują na jakieś 15 stopni. I to tak z sekundy na sekundę w zasadzie wariuje, bo jest 15 stopni, 16 stopni, 12 stopni, 8 stopni, 14 stopni. Co w przypadku przegibka jest w ogóle jakimś absurdem, bo to nie ma tam chyba miejsca, kaj przekraczu 9, 10. A kiedy już wmontowałem ten czujnik prędkości, no te wartości już były ustabilizowane. I na kolejnej właśnie próbie to tak było 7, 8... Nie wiem, 9, 8, 7 i to takie, no było to już lepsze, nie? No i też właśnie są wskaźnik tego nachylenia. Może być to trochę irytujące właśnie, mając na uwadze też wskaźnik ten elevation, czyli wzrost przewyższenia w metrach, czy tam właśnie metry klimbu, czyli to, co już mamy. Ciekawostka właśnie polega na tym, że wiemy, że jest jakiś odcinek trasy, który tak delikatnie się wznosi i fizycznie tak jest. Licznik nam pokazuje wskaźnik nachylenia 0%, natomiast metry w pionie nam zliczą, czyli co jakiś czas wpadł jakiś metr, potem drugi, trzeci, a wskaźnik właśnie nachylenia cały czas jest na 0%, więc no jest to coś takiego bardzo, bardzo nielogicznego jak do mnie. Kolejny minus, mamy tutaj brak możliwości przesuwania mapy, czyli generalnie jak się jakaś, nie wiem, chcemy dostać albo obejrzeć po prostu mapa naszego miasta, w którym się znajdujemy, no to niestety pozostaje nam tylko przybliżanie i oddalanie. Mamy tutaj skalowanie od 50 metrów do 20 km i tak naprawdę to jest wszystko, jeśli chodzi o poruszanie się na tej mapie. Myślę, że jakby to zrobili tak jak w Garminie, mamy coś na zasadzie joysticku, że kursorem możemy sobie operować na mapie, kaj się nam podoba. Myślę, że jakby tu to zrobili na zasadzie, tu mamy prawo, ten guzik mamy w lewo, te dwa guziki mamy góra, dół, to moglibyśmy operować właśnie tym wskaźnikiem na mapie. Moglibyśmy se najechać na docelowe miejsce i po prostu kliknąć, nie wiem, prowadź mnie tutaj i już wyznaczymy sobie trasa z poziomu tego wachu. A tak niestety, i to jest bardzo duży minus, musimy wejść na telefon, bo właśnie tak jak powiedziałem o tej nawigacji, świetnie się nawiguje, jak jademy po śladzie wgranym, i jak trasa po prostu prowadzi bez żadnych przeszkód, bez żadnych objazdów. Natomiast jak mamy jakiś objazd już i musimy zjechać z trasy, no to tutaj jedynie zaświecają się czerwone diody, natomiast trasa już musimy wyznaczyć sobie z poziomu telefonu. I musimy mieć właśnie internet, musimy mieć właśnie Bluetooth, musimy mieć ta odbiornik GPS-a załączony i dopiero wtedy w aplikacji wchodzimy na mapa i wybieramy funkcję na przykład Take Me To, czyli zabierz mnie w te miejsce,
klikamy na mapę, kaj chcemy dojechać, żeby ominąć ewentualnie ten objazd i wtedy wyznaczoną tutaj trasa, wgrywa ta trasa na ten licznik dni. No to jest taki minus, bo generalnie same mapy są, szczegółowość tych map, no są wszystkie drogi lokalne, krajowe, autostrady, jeżdżymy w terenie, więc wszystkie główne szlaki w tych lasach są wyróżnione, natomiast jak sobie powiększymy mapę, nie ma tu niestety nazw ulic, nie ma tutaj numerów ulic, czyli po prostu, nie wiem, wjeżdżamy w jakiś nieznany teren, w nieznaną ulicę, musimy się dostać na konkretną ulicę, no to niestety musimy przy pomocy telefonu po prostu dojechać do celu, bo tu nie ma nazw ulic. No to jest też taki minus. A co do tej opcji take me to, czyli zabierz mnie w te dane miejsce, no nie jest to niestety dopracowane, bo trasa wyznaczoną tylko i wyłącznie w możliwie najkrótszym wariancie dostępnych dróg i niestety omijoną wszystkie takie główne drogi, nawet jak to jest droga między dwoma, nie wiem, gminami, taką jakoś boczną, to robi wszystko te urządzenie, żeby nas poprowadzić bocznymi ulicami. Mieliśmy taką sytuację, jadymy sobie z Cieszyna do Czanowic, tam w rejony Łysej Chory i chciałem, żeby po prostu te urządzenie mnie ponawigowało z tego Cieszyna, bo tam trochę labirynty były do tych Czanowic. Tam szła fajna droga, taka wojewódzko o średnim natężeniu, bardzo niskim wręcz. Wyznaczyło nam trasa przez jakieś pola, przez jakieś lasy. Dojeżdżamy do pewnego miejsca i jest skrzyżowanie, kieruje nas prosto, a tam niestety droga taka, że tak powiem, no skończył się asfalt i zaczęło się jakieś ubite pole, nie? Czyli no to bardzo na minus. Do kolarzy szosowych nie polecam tej funkcji, ale jak macie gravela, MTB, to ogólnie jakieś takie szersze opony to już jak najbardziej, nie? No mogliby to poprawić po prostu, żeby take me to, ale w sensie najszybsza trasa, najkrótsza trasa, bo też wielokrotnie, no wyznaczyłem trasa w Bielsku i prowadziło mnie przez brukowany rynek. Nie dało się tego obejść poprzez jakieś tam drogi asfaltowe, więc to bardzo na minus. Podsumowując, minus właśnie tej nawigacji, jak nam się rozładuje telefon, albo nie wiem, będziemy w miejscu, kaj nie działo LTE, nie ma odbioru internetu, wjadymy właśnie w jakiś objazd, że się droga skończy, no to koniec po prostu. Bez telefonu nie uda nam się wgrać tutaj jakiejś dodatkowej trasy, jakiegoś objazdu. No i tak jak wcześniej godołek, jak zjadymy z wyznaczonej trasy, to po prostu urządzenie zacznie nam migać tutaj na czerwono te diody, będą dźwięki, ale niestety samo urządzenie nie przeliczy nam jakiejś alternatywnej trasy i to jest, no to jest trochę minus, no. Tym bardziej, że pewnie w jakichś darmowych aplikacjach, nawigacjach na telefon takie funkcje już są, nie? No i jeszcze jeden taki dość irytujący minus, no jak na współczesną technologię, to myślę, że jest to dość irytujące, że czegoś nie ma, a chodzi tutaj po prostu o wskaźniki przewyższeń, to znaczy wszystkie cyferki, jeśli chodzi o wykres przewyższeń, posłuża się tutaj Garminem 64S. Wciepia tutaj Wam zdjęcie przykładowe, że w tym Garminie możemy sobie dowolnie, niezależnie edytować te kratki, jeśli chodzi o ten wykres przewyższeń. Możemy sobie edytować właśnie dystans, ile kilometrów na przykład zostało nam do szczytu tego podjazdu, czy w kolejnych na przykład 5-10 kilometrach możemy sobie ustawić, jak nam się podoba. I tak samo niezależnie wskaźniki właśnie przewyższeń, jakie jeszcze nas czekają, też sobie możemy to fajnie edytować. No a tu niestety w Wachu mamy coś takiego, że
Jest cały wykres przewyższeń. Są kratki, ale te kratki są nieopisane, nie ma tutaj żadnych wartości. I tak naprawdę, zakładając, że tu mam wgrano teraz trasa 1000 km, no to mniej więcej możemy jedynie odczytać, w jakim etapie tej trasy są największe przewyższenia, ale jak już sobie powiększymy na jakby kolejno skala, to nam eno pokazuje, że my są już na danym podjeździe. I potem jedynie możemy ten dany podjazd jeden powiększać. Tutaj wykres nam się powiększa, jest bardziej szczegółowy. Tutaj ten wskaźnik już się redukuje do jednej pozycji. Ale niestety dalej nie wiemy, ile kilometrów jest do szczytu, ile przewyższeń musimy pokonać. No jest to do mnie taki trochę minus, no bo jak jeżdżymy w górach, no to fajnie by było wiedzieć, a tu niestety tego nie ma. Jedynie pi razy oko możemy stwierdzić, w jakim momencie podjazdu my aktualnie są, a tak to niestety lipton totalny. No może to poprawią, zobaczymy. Bynajmniej współczesna technologia na to pozwala, no bo w Garminie jest to super rozwiązane. No więc podsumowując tak na koniec, na szybko, urządzenie kosztuje 1000 zł na chwilę obecną. Nie mam porównania co do urządzeń na przykład topowych Garmina za cena dwukrotnie większą. Innych urządzeń, że też nie testował, jest to takie moje pierwsze profesjonalne urządzenie typowo pod rower, bo tuż jak jeszcze kiedyś testował tego Garmina 64, ale to jest taki typowy turystyczny komputerek, który jednak trochę nie nadaje się mimo wszystko na rower, jeśli chodzi o komputer taki typowo rowerowy. Natomiast na nawigacja ten Garmin jak najbardziej się nadawał. Co do tego wachu, no działo ogólnie szybko, łączy szybko z satelitami. Wszystko jest płynne, bardzo czytelne. Dużo funkcji takich typowo treningowych, szybko łączy z rozmaitymi czujnikami, dodatkami nawet innych producentów. Więc jeśli chodzi o trenowanie, sam Rafał Majka tego używał, więc myślę tutaj więcej dodawać nie trzeba. No ale tak jak powiedziałem, są niuanse, które trzeba dopracować. No jak mamy wgrany ślad, to nawiguje rewelacyjnie, natomiast jak pojawią się jakieś przeszkody na trasie typu objazd, no to tu już sytuacja się bardzo komplikuje. Licznik działa w oparciu o GPS-a, więc czasami wartości mogą skokać, co może być irytujące, szczególnie właśnie te wskaźniki aktualnego nachylenia. No wykres przewyższeń mogliby jakoś dopracować, bo jest taki pi razy oko, czyli nic z niego nie wiadomo. Ale generalnie urządzenie, no więcej ma plusów jak minusów. Myślę, że jak te minusy poprawią, to ciężko będzie się od tego urządzenia oderwać. To tyle z mojej strony. Trochę żech się rozgodął, ale myślę, że w miarę żech przedstawił z mojej strony tak szczegółowo, jak mi się na razie tego używo przez ostatnie 2 miesiące. To wszystko. Na razie.